W tym odcinku opiszę budowę i funkcję chloroplastów. Wspomnę też nieco o ich pochodzeniu. Opowiem również o barwnikach obecnych w chloroplastach. Chloroplasty są niewielkimi strukturami. U roślin wyższych mają kształt soczewki o wymiarach, które właśnie widzicie na ekranie. Znajdują się w komórkach, które budują zielone części roślin, głównie w komórkach mezofilu liści. Ulokowane są w takiej cienkiej warstwie cytoplazmy tuż pod błoną komórkową, zazwyczaj w liczbie od 50 do 150 sztuk. U glonów występują pojedyncze chloroplasty, które różnią się od chloroplastów roślin wyższych. Mają kształt wstęgi, są też chloroplasty w kształcie gwiazdy, czy też są też kubkowate na przykład. Ich wewnętrzna struktura jest dużo prostsza niż chloroplastów roślin wyższych. Te chloroplasty zostawiamy, bo tutaj skupiamy się na chloroplastach roślin wyższych właśnie, o których zapewne uczysz się teraz do matury albo na studiach. Dokładna lokalizacja chloroplastów zależy od natężenia i kierunku padania światła. Gdy światło jest słabe, te układają się na ścianach prostopadłych do kierunku padania światła. Dzięki temu zwiększają ilość absorbowanego światła. Gdy światło jest o wysokim natężeniu, te uciekają na ściany położone równolegle do kierunku padania światła. Dzięki temu minimalizują prawdopodobieństwo uszkodzenia struktur biorących udział w fotosyntezie przez nadmiar światła. Chloroplasty pełnią kilka funkcji. Najważniejszą jest przeprowadzanie fotosyntezy, którą opisywałem w innym odcinku. W skrócie polega ona na wykorzystaniu wody i dwutlenku węgla przy udziale energii światła słonecznego do tworzenia glukozy. Składa się ona z dwóch faz, jasnej, czyli inaczej zależnej od światła, i ciemnej, czyli niezależnej od światła, albo jeszcze inaczej cyklu Kalwina, albo jeszcze Kalwina Bensona. W trakcie jasnej fazy fotosyntezy energia świetlna zamieniana jest na energię chemiczną, czyli produkowane są cząsteczki chemiczne. Są to ATP i NADPH, które nazywane są siłą asymilacyjną. Te cząsteczki używane są w trakcie ciemnej fazy fotosyntezy. W trakcie tej fazy siła asymilacyjna używana jest w reakcjach tworzenia cukrów. Ponadto w chloroplastach odbywają się też reakcje metabolizmu skrobi, synteza kwasów tłuszczowych oraz lipidów. Dochodzi tam również do asymilacji amoniaku oraz redukcji azotanu 3. Budowa chloroplastów jest następująca. Chloroplasty otoczone są podwójną błoną. Zewnętrzna zbudowana jest głównie z fosfatydylocholiny, czyli fosfolipidu, który charakterystyczny jest też dla błony komórkowej. Ta zewnętrzna błona chloroplastów jest przepuszczalna dla jonów oraz różnych drobnocząsteczkowych związków. Wewnętrzna, która jest pofałdowana, jest bardziej selektywna, to znaczy bardziej reguluje ruch cząsteczek w poprzek błony. W błonie wewnętrznej głównie znajdują się galaktolipidy. Błony oddziela przestrzeń międzybłonowa o szerokości około 10 do 20 nanometrów. Wnętrze chloroplastu to stroma. Wewnętrzna pofałdowana błona tworzy tylakoidy podobne do dysków. Tylakoidy ułożone są jeden na drugim w tzw. grana. Te tylakoidy, które łączą grana, to tylakoidy stromy. Tylakoidy są strukturami, na których zachodzi jasna faza fotosyntezy. Dzięki temu, że błona się tak fałduje, zwiększa się powierzchnia, na której energia może być intensywnie pochłaniana. Błona tylakoidów zawiera w szczególności aparat fotosyntetyczny, który bierze udział w jasnej fazie fotosyntezy. W jego skład wchodzą pigmenty oraz różnego rodzaju białka i lipidy. Dokładnie jak to wygląda, opisuję w tym odcinku, który dotyczy właśnie fotosyntezy. Chlorofile to główne barwniki odpowiedzialne za pochłanianie energii świetlnej. Stanowią od 10 do 20% suchej masy tylakoidów. U roślin wyższych występuje chlorofil A i B. Chlorofile wspomagane są przez tzw. barwniki pomocnicze. U roślin wyższych znajdziesz karotenoidy. Ich zawartość jest około 5 razy mniejsza niż chlorofili. Jak wskazuje ich nazwa, pomagają chlorofilom w pochłanianiu energii niesionej przez światło. Pochłaniają inny zakres światła niż chlorofile. Karotenoidy dzieli się na pomarańczowo-czerwone karoteny i żółte ksantofile. Oprócz tego, że pomagają w absorbowaniu światła chlorofilom, pełnią także funkcje ochronne. Pigmenty wraz z innymi białkami i lipidami wchodzą w skład fotosystemów PS1 i PS2, które stanowią podstawę aparatu fotosyntetycznego rośliny.
W stromie, która wypełnia wnętrze chloroplastów, znajdują się następujące elementy. Są to enzymy biorące udział w reakcjach wiązania dwutlenku węgla w cyklu zwanym cyklem Kalwina. Są to również ziarna skrobi, plastoglobule, czyli struktury gromadzące składniki błon komórkowych oraz depozyty fitoferytyny, która jest magazynem jonów żelaza. Ponadto w stromie ulokowany jest materiał genetyczny w postaci DNA. Znajdują się też rybosomy 70S. Obecność DNA i rybosomów, a także pozostałych cząsteczek umożliwiających replikację, transkrypcję i translację sprawiają, że chloroplasty w pewnym stopniu są samowystarczalne genetycznie. Tylko w pewnym stopniu, ponieważ większość białek chloroplastów kodowane jest przez DNA, które znajduje się w jądrze. Według teorii endosymbiozy chloroplasty pochodzą od sinic. Więcej o tym mówiłem w innym odcinku, do którego link znajdziecie w opisie. Inne organizmy eukariotyczne posiadają następujące barwniki fotosyntetyczne. U pierwotniaków obecny jest chlorofil A. U glonów zielonych, podobnie jak roślin wyższych, chlorofil A i B. U okrzemków, bruzdnic i brunatnic znajdują się chlorofil A i C. U krasnorostów z kolei chlorofil A i D. Jeśli chodzi o barwniki pomocnicze, to sprawa wygląda następująco. U brunatnic, które są morskimi glonami, znajduje się brunatna fukoksantyna. Krasnorosty, które też są morskimi glonami, mają fikoerytrynę, która należy do fikobilin. Zielenice także mają te dwie fikobiliny. Jeśli chodzi o to, jak wygląda fotosynteza u organizmów prokariotycznych, to jest to temat osobny, dosyć duży, dlatego przeznaczony na inny odcinek. Chloroplasty to organelle charakterystyczne dla zielonych części roślin. Zbudowane są z podwójnej błony. Zewnętrzna zbudowana jest z fosfolipidów, a wewnętrzna głównie z galaktolipidów. Zewnętrzna jest bardziej przepuszczalna niż wewnętrzna. Wewnętrzna błona tworzy pofałdowania zwane tylakoidami. Tylakoidy zanurzone są w stromie chloroplastu. Błona tylakoidów zawiera elementy aparatu fotosyntetycznego, które wykorzystywane są w jasnej fazie fotosyntezy. W stromie chloroplastów znajdują się enzymy, które biorą udział w ciemnej fazie fotosyntezy. Głównymi barwnikami fotosyntetycznymi są chlorofile, pomocniczymi natomiast karotenoidy, a także fukoksantyna, fikoerytryna i fikocyjanina. Barwniki pomocnicze pomagają chlorofilom w absorbowaniu światła o innych długościach fali niż absorbuje chlorofil. W tym odcinku to już wszystko. Oczywiście zapraszam Was też do śledzenia mojego Instagrama, co robi Mariusz Gogul. Tam znajdziecie różnego rodzaju informacje właśnie o moich aktywnościach, moje wykłady, szkolenia i filmy popularno-naukowe na różnych kanałach i też wiele innych rzeczy, które robię. To co, do zobaczenia i powodzenia w nauce.